Serdecznie. I Rafał Bochenek, bardzo mi miło. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie rozpoczęliśmy cykl konferencji, jak to już Państwu zapowiedziałem, pod hasłem Z jakiej paki Tusk? Na ostatniej konferencji tutaj w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości pytaliśmy Donalda Tuska, a Państwu staraliśmy się wyjaśnić, jakie są motywy decyzji politycznych Donalda Tuska, jeżeli chodzi o reparacje, jakie są motywy decyzji politycznych polityków Prawa, Platformy Obywatelskiej, polityków Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o kwestie związane z budową CPK, lotniska tutaj w Polsce i dlaczego blokują i opowiadają się przeciwko tej inwestycji. Zawsze, Szanowni Państwo, było tak, że na przestrzeni lat Donald Tusk i politycy Platformy Obywatelskiej wtedy, kiedy mogli wybierać pomiędzy interesem polskim a interesem niemieckim, wybierali ten interes niemiecki, czego dowodem będą kolejne sprawy, które dzisiaj chcielibyśmy przed Państwem omówić. Jako pierwszy bardzo proszę pan europoseł Tomasz Poręba. Witam serdecznie Państwa. Rzeczywiście chcemy ten temat kontynuować, chcemy o nim mówić, o tej właśnie proniemieckości, o tych właśnie działaniach, czy to samego Donalda Tuska, czy to Platformy Obywatelskiej, kiedy rządziła w Polsce, które, tak jak mówiliśmy ostatnio, ale to też musi jeszcze raz wybrzmieć, no absolutnie nie służyły polskim interesom. Mówimy o tym i będziemy o tym mówić na konkretnych faktach, na konkretnych przykładach, na konkretnych dowodach tego, co w latach 2007-2015 w Polsce się działo. Będziemy też mówić o tym, jaką politykę prowadził Donald Tusk, kiedy był szefem Rady Unii Europejskiej. I dzisiaj kontynuacja tego właśnie tematu. Z jakiej paki Donald Tusk? No bo to jest to pytanie, które sobie musimy zadać. Jeżeli chociażby chodzi o Odrę. Taka rzeka duża, strategiczna z punktu widzenia Polski, która powinna służyć Polsce, jeżeli chodzi o transport, jeżeli chodzi o żeglugę. No niestety, przez lata, kiedy rządziła Platforma, kiedy rządził Donald Tusk, pod presją niemieckich ekologów została zupełnie pominięta w jakichkolwiek działaniach, które miałyby służyć na zwiększenie przepustowości, żeglowości tej rzeki, a niecałe kilkaset kilometrów od polskiej granicy rzeka Ren, drodzy Państwo, absolutnie świetnie funkcjonująca. Z barkami, z udrożnionymi kanałami, bardzo dobrze funkcjonująca i będąca tak naprawdę arterią, rzeczną arterią komunikacyjną dla Niemiec. Tam się da, w Polsce niestety przez lata rządów Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, ten temat był wręcz zabijany, a Polska poprzez podpisanie umowy z Niemcami, o czym tutaj Państwo widzicie, Odrze, którą zakwalifikowano do trzeciej klasy żeglowności, Polska straciła możliwość rozwoju polskich portów, ubiegania się o środki unijne. Podobnie, jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o euro. Pamiętacie słynną deklarację Donalda Tuska o tym, żeby w Polsce było euro. Jak najszybciej euro, tu i teraz euro. Euro, które z punktu widzenia rozwoju Polski byłoby olbrzymim obciążeniem, byłaby dla Polski olbrzymim problemem, dlatego że jednak własna waluta, i my to zawsze powtarzamy i będziemy powtarzać, Prawo i Sprawiedliwość zawsze będzie bronić polskiej waluty, polskiego złotego. Polska waluta jest gwarantem suwerenności, stabilności i gospodarczego rozwoju. Dla Donalda Tuska euro, dla Polski, dla Prawa i Sprawiedliwości złoty. Jeżeli chodzi o kolejne tematy, atom, za rządów Platforma PSL wydano na rzekome przygotowania do budowy elektrowni atomowej w Polsce blisko 182 miliony złotych. Co z tych pieniędzy zostało? Parę kartek, parę ekspertyz. Nie wiadomo, gdzie te pieniądze się rozpłynęły. Natomiast atomu w Polsce do 2015 roku ten atom w ogóle nie przestał być tematem, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, atomowe elektrownie są w Niemczech, w Polsce nie było to możliwe przed rokiem 2015. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości ten temat tak naprawdę rozpoczął, ruszył i jesteśmy pewni, że elektrownie atomowe w Polsce będą budowane. Kolejne tematy, o których rozmawialiśmy ostatnio, likwidacja stoczni zarządów Platformy i PSL-u, głosowanie przeciw Via Carpatia. To wszystko, drodzy Państwo, się wpisuje w tą logikę rządów Donalda Tuska, rządów Platformy Obywatelskiej, która jednak na pierwszym miejscu zawsze stawiała interesy, strategiczne interesy, nie polskie, ale naszego, w wielu przypadkach naszego zachodniego sąsiada. I na koniec, drodzy Państwo, jako taka klamra tego
o czym mówię, tej takiej proniemieckości, tej takiego działania, tej polityki, która miała służyć właśnie w wielu wymiarach Niemcom, a nie Polsce, polityki realizowanej przez Platformę i rząd Donalda Tuska, są, drodzy Państwo, rezolucje. W Parlamencie Europejskim w ostatnich latach, w latach 2016-2022, aż 38 rezolucji przeciwko Polsce, które były inspirowane przez delegację Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim w ramach grupy EPP, największej grupy w Parlamencie Europejskim, rządzonej, kierowanej, sterowanej, absolutnie zdominowanej przez Niemców, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej grupy w Parlamencie Europejskim. Drodzy Państwo, i żebyśmy to już podsumowali jednym zdaniem, to są fakty. To są konkretne fakty, a jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało w Parlamencie Europejskim, poproszę, aby odpowiedział nam Dominik Terczyński. Szanowni Państwo, to, o czym chcemy dzisiaj mówić, co chcemy pokazać, to, jak podkreślił poseł Poręba, fakty, a nie nasze opinie. Fakty są takie, że 38 rezolucji, które zostało przyjęte przeciwko Polsce, zostały one przyjęte głównie przez EPP, ale też grupę socjalistów, drugą największą grupę w Parlamencie Europejskim. Chciałbym podkreślić, że te rezolucje, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski, w wielu przypadkach były rezolucjami, które zostały stworzone na podstawie raportów organizacji pozarządowych. Jedną z takich organizacji pozarządowych była organizacja Fight Impunity Panceriego. Jak Państwo wiecie, były poseł Panceri już jest aresztowany i siedzi w więzieniu. Na podstawie tych raportów powstawały teksty rezolucji i na podstawie tych tekstów rezolucji dochodziło do głosowań i przyjmowane były rezolucje, które były i są po części powodem tego, że pieniądze dla Polski są blokowane. Tylko kilka przykładów. Bardzo proszę, możecie Państwo zobaczyć ten podkreślony fragment. Możecie Państwo zobaczyć, jak głosowali posłowie Sikorski, Róża Thun, a jak głosowała polska delegacja. Następny slajd poproszę. Tutaj jest oficjalne ogłoszenie wyników na stronie Parlamentu Europejskiego. Podkreślone nazwiska, jak Państwo widzicie, Halicki, Arłukowicz, Frankowski, Lewandowski, Łukaciejewska, Hibner, Kopacz, Olbrycht. To wszystko są politycy Platformy, tak. Tutaj, jeżeli Państwo zauważycie, kryzys praworządności w Polsce i nadrzędność prawa Unii Europejskiej. Wyobraźcie sobie Państwo, że osoby, które atakowały Polskę za praworządność, siedzą teraz w więzieniach. Osoba, która atakowała Polskę, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, pierwsza atakująca, która optowała za rozpoczęciem procedury artykułu 7, Ewa Kaili, siedzi w więzieniu za łapówkarstwo. Tarabella, który przyjął 120 tysięcy euro za rezolucję przeciwko Algierii, siedzi w więzieniu. Ci ludzie inspirowali rezolucje, ich teksty, za którymi głosowali posłowie Platformy. Następny slajd, proszę. Tutaj macie Państwo wybrane rezolucje. No, było ich 38. My wybraliśmy dokładnie te, które bezpośrednio dotyczyły Polski. Następny slajd, proszę. Możecie Państwo zobaczyć znowu wyniki kolejnej rezolucji. Następny slajd, proszę. Te wszystkie dokumenty Państwo dzisiaj dostaniecie. Dziennikarze wszyscy otrzymają od nas wydruki tych głosowań. Następne głosowanie, proszę. I proszę zauważyć na przykład rezolucja dotycząca relokacji. Pamiętacie Państwo ten potężny problem nielegalnej migracji. Powiedzieliśmy nie. Nie ma naszej zgody na to, aby nielegalni imigranci przybywali do Polski. Za to także byliśmy karani. Co się stało? No, Ursula von der Leyen wyszła i powiedziała, Polska miała rację. We should have listened to Poland. Okazało się, że powinni słuchać Polski, ale nie słuchali. Ten podział kwotowy upadł. Upadł. W ogóle nie zadziałał. Głosowali przeciwko Polsce. Następny, jak Państwo widzicie, Parlament przyjął rezolucję, w której wzywa państwa Unii Europejskiej do szybkiej relokacji uchodźców. Za to też byliśmy krytykowani. To także był powód, aby brak naszej zgody na nielegalną migrację, to był także powód, aby atakować Polskę, co owocuje zamrożeniem finansów. Następny, 15 listopada 2017 rok. Możecie Państwo zobaczyć wobec Polski artykuł 7, którego 3 miesiące po wyborach w 2015 roku domagała się aresztowana Ewa Kaili. I co łączy EPP, socjalistów, z grupą polskich europosłów Platformy? Że głosowali tak samo. Że wszędzie tam, gdzie Polska była atakowana, głosowali
tak samo. Część z tych ludzi, powtarzam, siedzi już w więzieniach. Z jakiej paki Donald Tusk teraz mówi, że on walczy o polski interes, że będzie walczył o polskie interesy? To są głosowania, to są fakty, nie nasze opinie. I będziemy przypominać te głosowania, będziemy je pokazywać. Następny slajd, proszę. Kolejne. Na wniosek europosłów Platformy Komisja Petycji zdecydowała o zamknięciu petycji dotyczącej Via Carpatia. Poseł Poręba bardzo dobrze ten czas pamięta, wspominał o tym wczoraj. Na wniosek posłów Platformy. Jakim trzeba być politykiem, aby wnioskować o to, aby w Polsce nie powstała sieć dróg, która daje rozwój własnej ojczyźnie? Kim trzeba być? Oni są autorem tego wniosku. Widzicie Państwo, jak to wygląda w przypadku wolności mediów i tak dalej. Kolejne pogorszenie się stanu praworządności w Polsce, 2021 rok. Widzicie Państwo, jak głosowali. Tutaj jest tytuł, wolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce. Jak głosowali, także nazwiska są podkreślone. Cała Platforma głosowała przeciwko Polsce znowu. Z jakiej paki ten człowiek ma czelność w ogóle brać pod uwagę to, że będzie premierem Polski? Jak w tylu sprawach głosowali przeciwko Polsce? I pytają, gdzie są pieniądze z KPO? Tutaj redaktor Puska wczoraj krzyczał, szkoda, że go dzisiaj nie ma. Ano są tam, gdzie je zablokowali. Ano są tam, gdzie Trzaskowski zapowiedział, że będą czekały, aż oni wrócą do władzy. Nie damy się żadnym szantażom. Szanowni Państwo, Rafał, oddaję Ci głos. Bo tych przykładów bardzo... jest bardzo dużo, ale jak mówię, będziemy drukować. Dzisiaj mamy paczkę specjalną, właściwie pakę dla Donalda Tuska. Tak, już zaraz ją pokażemy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za ten głos, bo to były bardzo konkretne sytuacje. Szanowni Państwo, w tej takiej debacie publicznej bardzo często padają argumenty, że te decyzje, które są tutaj przytoczone i wielokrotnie nasi politycy o nich mówią w mediach, to było już dawno i nieprawda, idźmy do przodu. Ale to, o czym mówił pan poseł Tarczyński, to, co dzieje się dzisiaj w Parlamencie Europejskim, to jest kontynuacja tego, co działo się w Polsce wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Tutaj kompletnie nic się nie zmieniło. Platforma Obywatelska, jej politycy na czele z Donaldem Tuskiem, wtedy, kiedy na szali mają do wyboru interes polski, a interes niemiecki, zawsze postawią po stronie interesu niemieckiego. I szanowni państwo, ja na moment zniknę z jednego powodu. Ten powód jest bardzo istotny, dlatego że ta paka, a właściwie pytanie, z jakiej paki należą się komukolwiek reparacje w Polsce, to jest pytanie, które no, spowodowało, że przygotowaliśmy pakę dla Donalda Tuska, w której są wszystkie dokumenty, o których dzisiaj mówimy. Dokładnie tak, to jest paka niemiecka, niemiecka paka interesów Donalda Tuska. Wszystkie dokumenty, te, o których mówiliśmy, wszystkie decyzje, które podejmował Donald Tusk, zostaną mu dzisiaj przekazane w siedzibie Platformy Obywatelskiej. I wyniki głosowań, to jest też bardzo ważne. Dokładnie tak, decyzje czarno na białym, szanowni państwo, jakie podejmował, jakie dzisiaj zapadają również na forum Unii Europejskiej i są popierane ramię w ramię przez polityków Platformy Obywatelskiej i polityków niemieckich w kontrze do tego, czego oczekują Polacy i w kontrze do interesów polskich, czy to interesów politycznych, czy również, jak tutaj był konkretny przykład Via Carpatii, także tych, które są związane z konkretnymi inwestycjami, które mogły być tutaj rozpoczęte, realizowane dużo, dużo wcześniej. W tej paczce może pokażemy, panowie. Wyniki głosowań, dokładnie to, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o faktach historycznych na przestrzeni lat. Platforma nie zmieniła się na przestrzeni lat i na przestrzeni lat zawsze interes Polski był interesem, który nie mógł liczyć na wsparcie Donalda Tuska. To pokazują głosowania, nie nasze opinie, a głosowania. To rzeczywiście, drodzy państwo, jest tak, że ta paczka, jak ją zwał, drodzy państwo, to jest taki symbol. To jest symbol rządów Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko rządów. To jest symbol też myślenia Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska o strategicznych interesach Polski i Polaków. To jest symbol tego, jak wyglądały rządy Platformy i PSL-u i rządy Donalda Tuska, kiedy w latach 2007-2015. To jest symbol, drodzy państwo, polityki uległej wobec naszego zachodniego sąsiada. To jest symbol polityki, która nie służyła polskim interesom. To jest symbol polityki, ta właśnie paka, z jakiej paki Donald Tusk jest, drodzy państwo, symbolem tego, o czym mówimy tutaj wszyscy. Polska musi się rozwijać. Polska musi się bardzo mocno
usamodzielnić też w przyszłości, ale tylko z politykami, którzy to czują, którzy to wierzą, wierzą w Polskę, a nie wierzą w obce interesy. Politykami, którzy myślą i mówią po polsku, a nie tak jak Prawo i Sprawiedliwość, o czym mówiłem wcześniej, a nie politykami, którzy myślą po polsku, mówią po polsku, ale myślą absolutnie po niemiecku. Dlatego... Takimi politykami, drodzy Państwo, są politycy Platformy na czele z Donaldem Tuskiem. Mówi po polsku, myśli po niemiecku. Myśli po niemiecku, mówi po niemiecku. Drodzy Państwo, tak to wygląda i taki to jest właśnie symbol tych rządów. Donald Tusk musi absolutnie na te pytania też i na tą pakę, na tą paczkę, z jakiej paki Donald Tusk, musi na to po prostu odpowiedzieć. Dokładnie tak, Szanowni Państwo, zawsze für Deutschland. To były słowa, które wszyscy doskonale pamiętamy, które padały często z ust Donalda Tuska, ale dzisiaj zadajemy takie pytanie Donaldowi Tuskowi. Z jakiej paki miałby zostać w Polsce premierem, skoro nie interesuje go interes Polski, interes polskich obywateli, nie kieruje się sprawami polskich obywateli. Dzisiaj te pytania stawiamy Donaldowi Tuskowi, a dowodem tego, iż reprezentuje de facto interes niemiecki, są wszystkie te decyzje, które Państwu tutaj przedstawiliśmy i przytoczyliśmy. Pytania? Dzisiaj ta paka zostanie dostarczona do siedziby PO. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, bardzo proszę o pytania, najlepiej w temacie konferencji. Dzień dobry, Monika Drost, TVP Info. Po jednym pytaniu na redakcję. Dobrze, chciałabym zapytać, czy jak panowie uważają, patrząc na ostatnie zachowania i wypowiedzi przewodniczącego Donalda Tuska, czy myślą panowie, że Donald Tusk chciałby, aby najlepiej te sprawy, między innymi reparacje, zostały po prostu zamiecione pod dywan? Dziękuję. Znaczy, Szanowni Państwo, Donald Tusk ewidentnie odcina się od swojej przeszłości. Wielokrotnie w wypowiedziach publicznych zapominał o tych decyzjach, które podejmował będąc premierem, niekorzystnych decyzjach z punktu widzenia interesu państwa polskiego. A to, że jest przeciwko reparacjom, to, że jego obóz polityczny wielokrotnie krytykował ten kierunek polityczny, to o tym wiemy i tego politycy Platformy Obywatelskiej nie ukrywali. Wszyscy doskonale wiemy, że Donald Tusk ma być tutaj mianowany, wsadzony na funkcję premiera przez Niemców po to, żeby tego typu inicjatywy w Polsce po prostu blokować. Inicjatywy niekorzystne z punktu widzenia rządu niemieckiego. Nie, no sytuacja jest bardzo prosta. No, Tusk nie może dopuścić do tego, aby reparacje zostały wypłacone, tylko że myli się. No, jego imposybilizm, brak wiary w polski naród, w siłę polskiego narodu, w nasze sojusze, które zbudowaliśmy. Ten człowiek po prostu nie wierzy w żaden sukces, który może dotyczyć Polski. I on nie może pozwolić sobie na to, aby reparacje były wypłacone, bo jego wszyscy przyjaciele, których widzimy, ci przyjaciele niemieccy, no, byliby bardzo niezadowoleni. Nadal nie odpowiedział na kwestię, o której wspominałem, czyli jak to się stało, że KLD było finansowane przez niemiecką partię. Do tej pory nie odpowiedział. To mówi bardzo dużo. Bardzo proszę. To chciałabym jeszcze zapytać, jak panowie oceniają pomysł na kampanię Donalda Tuska przez na przykład metodę pozwów na media. Czy można to odebrać jako próbę cenzury i jak to ma się do wolności mediów? Szanowni Państwo, jest takie hasło inicjatywy społecznej, które zapadło mi dość głęboko w pamięci. Ani TVN, ani Tusk nie zamknie nam ust. I dzisiaj to jest taka metoda, która jest stosowana przez tamtą stronę sceny politycznej, sporu politycznego, która poprzez pozwy, wykorzystywanie instrumentalne sądów chce wpływać na debatę publiczną. To, o czym się mówi, czego się nie wolno powiedzieć. No, my się na coś takiego nie godzimy, bo to ma naprawdę niewiele wspólnego z prawdziwą demokracją. Dlatego krytykujemy tego typu działania i każdy, kto funkcjonuje w przestrzeni publicznej, powinien być gotowy do otwartej debaty na argumenty, merytoryczne argumenty. A to, co robi w ostatnim czasie, Szanowni Państwo, Donald Tusk, to jest no, rutynowe, systematyczne okłamywanie polskiego społeczeństwa, próba nabrania polskiego społeczeństwa po raz kolejny, jeżeli chodzi o te obietnice, które padają na coraz to nowych spotkaniach partyjnych Donalda Tuska. Wszyscy doskonale wiemy, jak podchodzi do tego Platforma Obywatelska. Dwa razy obiecać, to tak jak raz zrealizować. To jeszcze panów, jakbym mogła poprosić. Myślę, że tutaj kolega wszystko wyjaśni. Dziękuję. Dzień dobry, witam, Niewodowski Michał, Fakty TVN. Panie Rzeczniku, ja chciałem zapytać, czy jest pan w stanie policzyć, ile i jakich danin wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo były zapowiedzi przed wyborami, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, no to podatków żadnych nie podniesie, no a jednak.
Panie redaktorze, te rozwiązania, które przez lata wprowadzaliśmy, służyły przede wszystkim reorganizacji tak systemu podatkowego, aby on był sprawiedliwy i uczciwy dla każdego. Stąd też szereg rozwiązań, które na przestrzeni ostatnich lat wprowadziliśmy i to jest na przykład rozwiązanie podatkowe, proszę bardzo, pierwsze z brzegu, które dotyczy wszystkich właściwie obywateli. Kwota wolna od podatku podniesiona z 3000 zł do 30 tysięcy zł. Podatek PIT obniżony do 12%. Dzięki kwocie wolnej, jeszcze może do niej wrócę, emeryci w większości, w dużej mierze, ci, którzy mają najniższe pobory, mają emeryturę i świadczenia zwolnione z podatku dochodowego. To konkretne rozwiązania główne tak naprawdę i przełamanie pewnego imposybilizmu. Wprowadzone tarcze antyinflacyjne, różne rozwiązania związane chociażby z obniżaniem podatku VAT na żywność. To są te rozwiązania, które na przestrzeni ostatnich lat bardzo szeroko udało się wprowadzić i my jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy gwarantem, że taka polityka, panie redaktorze, będzie kontynuowana, bo na antenie waszej stacji są zapraszani, bardzo często eksperci Platformy Obywatelskiej i tam słyszymy zgoła coś odmiennego. Teraz czas obniżek podatków, zdaniem na przykład pana profesora Belki, się skończył. Teraz podatki trzeba podnosić. Stopy procentowe trzeba podnosić, co również przekłada się na podwyżki kredytów. To nie jest nasza polityka. Uważamy, że trzeba dbać przede wszystkim o to, aby z jednej strony oczywiście walczyć z inflacją, z którą mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, ale z drugiej strony nie możemy hamować rozwoju gospodarczego i nie możemy doprowadzać do ubóstwa polskich rodzin. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, jak dzisiaj wyglądałaby polska rodzina, w jakiej sytuacji byliby polscy seniorzy, gdyby nie rozwiązania wspierające właśnie gospodarstwa domowe, jak chociażby program Rodzina 500+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, 13, 14 emerytura. To są bardzo konkretne rozwiązania krytykowane przez lata przez partię Donalda Tuska, przez Platformę Obywatelską. Ludziom starano się wmówić, że są to rozwiązania niepotrzebne, że to są jakieś ochłapy, bo takie przecież też określenia słyszę z ust polityków Platformy. My prowadzimy inną politykę. No dobrze, no ale to były konkretne deklaracje, że nie będzie, a jednak są. No, też zabawne, ja mówię o tych rozwiązaniach kluczowych z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, które są korzystne dla polskich firm, dla polskich obywateli. A jest pan w stanie wymienić, wyliczyć? Wymieniłem. Kwota wolna, podatek PIT, CIT również obniżony przecież dla spółek estoński CIT. To są konkretne rozwiązania, o których przed momentem też mówiłem i powtórzę jeszcze raz. No, my jesteśmy z tego dumni i ja wiem, że państwu może w głowie się to nie mieści, ale my tę politykę będziemy kontynuowali w kolejnych latach. Chciałem tylko dopytać, czy pan redaktor w faktach wspomni o tym, że obniżka VAT-u na żywność spotkała się z brakiem zgody z Brukseli, że to Bruksela protestowała przeciwko temu, aby polski rząd obniżył VAT na żywność. To takie pytanie retoryczne, bo wiem, że i tak to się nie pojawi w faktach. A to nie jest trochę tak, że... Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dziękujemy, następna redakcja. Dzień dobry, Grzegorz Wszystki, Polska Agencja Prasowa. Ja mam prośbę o komentarz. Dzisiaj Koalicja Obywatelska poinformowała, że zawiadamia prokuraturę w związku z doniesieniami medialnymi. Chodzi o publikację Gazety Wyborczej, że mogło dojść do zniszczenia pakietów wyborczych. Chodzi o wybory prezydenckie oczywiście. Wiem, co ja Gazety Wyborczej nie czytam i jestem mocno sceptyczny do informacji, które są tam podawane. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry, Katarzyna Gozdowa-Litwińska, TVN24. Panie rzeczniku, chciałam spytać o te sygnały, które płyną z Komisji Europejskiej, że zagrożone są faktury, jeśli chodzi o to, co będziemy składać do Komisji, jeśli chodzi o Fundusz Spójności, czyli wypłaty, zwroty za te faktury, bo Polska nie wypełnia karty praw podstawowych. Czy państwo jesteście w stanie się zdeklarować, że my te pieniądze odzyskamy i ich nie stracimy, jeśli chodzi o tutaj przepływy z Komisji Europejskiej i wypełnienie tych, no, karty praw podstawowych przede wszystkim? Panie redaktor, ja wiem, że państwo tylko mówicie o jakichś sytuacjach związanych na przykład z KPO, jeżeli chodzi o środki unijne i mówicie, że pieniądze ze środków unijnych, z budżetu unijnego są blokowane. Dobrze, że pani weszła na ten temat, dlatego że pieniądze z polityki spójności, z funduszy, te standardowe fundusze unijne, budżetowe są systematycznie wypłacane. Wypłacane są zaliczki, są wypłacane również i będą realizowane w najbliższym czasie pieniądze w ramach wspólnej polityki rolnej.
To są konkretne środki, wielomiliardowe środki wynegocjowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w negocjacjach z Komisją Europejską i z tych pieniędzy polscy obywatele korzystają. W związku z tym, szanowni państwo, wszystkie jakieś techniczne rzeczy są na bieżąco wyjaśniane w kontakcie oczywiście z Komisją Europejską przez nasze ministerstwa, przez odpowiednich ministrów z poszczególnych resortów. To prawda, panie rzeczniku, ale ja nie pytałam o zaliczki, tylko o faktury, które będziemy wysyłać. No to mówię, to są techniczne rzeczy i zawsze Komisja Europejska ma prawo dopytywać o pewne sprawy. Jeżeli chodzi o techniczne, operacyjne rzeczy na styku polski rząd, Komisja Europejska, wielokrotnie takie sytuacje się zdarzały i zawsze one były pomyślnie wyjaśniane i rozwiązywane. Chciałam jeszcze spytać o pana komentarz do babciowego, które zaproponował Donald Tusk. Jak państwo się do tego odnoszą? Z uśmiechem, bo tak chyba też reagowali uczestnicy tego spotkania. Już chyba nikt nie wierzy w te opowieści Donalda Tuska i obietnice, które padają. Zresztą to są słowa polityków Platformy Obywatelskiej. Obietnice wyborcze wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. Donald Tusk ostatnio też na spotkaniu w Bytomiu, kiedy był zapytany przez, jak się okazało, twórcę propozycji programowej jeszcze z poprzednich lat 3x15. Polscy obywatele doskonale pamiętają to rozwiązanie. To miała być obniżka podatków do poziomu 15%. Odniósł się w ten sposób Donald Tusk, że była to propozycja właściwie tylko symboliczna i to bez znaczenia było, czy proponowali 15% czy 10%, bo to nie o to zupełnie chodziło. Także myślę, że również i tę propozycję należy włożyć między bajki. Ja jeszcze, jeżeli się pani zgodzi, jasne, dodam. Oczywiście. Dla nas ta propozycja jest o tyle taka trudna do zaakceptowania, ponieważ ona jakby pokazuje pewną hipokryzję i obłudę Donalda Tuska. Bo nie wiem, czy pani pamięta takie hasło Donalda Tuska o moherowych beretach na przykład, o osobach, które słuchają Radio Maryja. Czy pamięta pani hasło kampanii Platformy sprzed lat „Zabierz babci dowód”? Dzisiaj nagle ten sam Donald Tusk pochyla się nad osobami starszymi. Jednocześnie kilka lat temu po prostu z nich kpiąc i ich absolutnie ośmieszając w różnych swoich wypowiedziach. To jest ta hipokryzja, to jest ta właśnie ta mentalność, o której mówimy też w kontekście też dzisiejszej konferencji, brak wiarygodności, brak szczerości w tych wypowiedziach. No i myślę, że Polacy doskonale to będą rozliczać w październiku, ponieważ żadna czy większość deklaracji, które złożył Donald Tusk, kiedy był czy to premierem, czy Platforma startowała w różnych wyborach, większość tych deklaracji nie została zrealizowana. A ta pogarda, o której mówię, właśnie w tych słowach „zabierz babci dowód” albo jako hasło Platformy, albo o moherowych beretach, myślę, że jest taką właśnie wizytówką tej formacji samego Donalda Tuska. Nie mówiąc już o tym, że podniósł wiek emerytalny, kazał kobietom pracować o 7 lat dłużej, wszyscy o tym wiemy. Zwracał się do kobiet pogardliwie. Ta akcja „zabierz babci dowód”, te moherowe berety, przez lata pogarda i poniżanie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości tylko dlatego, że w wolnej, demokratycznej Polsce ktoś ma czelność nie głosować na Tuska i teraz my mamy uwierzyć, że on chce się zaopiekować tymi ludźmi, o których my dbamy od lat? Ludzi, którzy są doświadczeni właśnie także przez wojnę? Często jako ludzi, którzy są tymi, którzy przeżyli? On teraz? Nikt mu w to nie wierzy. Jest hipokrytą, zakłamanym do cna. Jeśli mogę tylko słowo wytłumaczenia, bo to babciowe, to rozumiem, że taka symboliczna nazwa, dlatego że chodzi po prostu o powrót kobiety na rynek pracy, bo to jest dla kobiety, która urodzi dziecko, te pieniądze, więc tutaj te rodziny dobrze to opiekuńczy. Dobrze, nawet tutaj pani redaktor też powiedziała, że to jest symboliczne. Myślę, że równie tak samo jak symboliczne było obniżenie podatków do poziomu 15%, o czym sam mówił Donald Tusk, że ta propozycja była symboliczna. Tak samo to babciowe też jest tylko symbolem i to pewnie w takiej fazie pozostanie już na zawsze. Natomiast rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem i właściwie rozwiązaniem, które wynikało z troski o seniorów, o nasze babcie, dziadków, było obniżenie wieku emerytalnego. Wiemy doskonale, jak sam Donald Tusk obłudnie się zachował, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, bo sam skorzystał jednak z niższego i przeszedł w wieku 65 lat na sowitą brukselską emeryturę. Ja jeszcze, jeżeli się pani zgodzi, odpowiem już tak dokładnie, już cytując wypowiedź pani pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej, pani minister Barbary Sochy,
z wczoraj, która powiedziała w ten sposób. To, co Donald Tusk wymyślił, już od roku funkcjonuje. Babciowe to suma 500+ i plus 1000 zł miesięcznie z rodzinnego kapitału opiekuńczego na dowolną opiekę razem to jest 1500 zł. Babciom dodatkowo opłacamy połowę składek emerytalnych, a powrót do wieku emerytalnego to 7 lat więcej na czas z wnukami. Krótko mówiąc, to co powiedział Donald Tusk już w programie rządowym jest ujęte i realizowane jest przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, więc taka może rada dla Donalda Tuska, że zanim będzie proponował kolejne swoje hasła wyborcze, no żeby zobaczył też na nasze działania jako rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy po prostu będzie bardziej poważny. Już ostatnia kwestia, jeżeli mogę. Strasznie dużo tych pytań, dajmy szansę innym, dobrze? Dajmy szansę innym. Dzień dobry, Brian Kasprzyk, Polsat News. Ja o dwie kwestie chciałbym zapytać. Pierwsza to koniec protestu niepełnosprawnych w Sejmie. Dziś wiemy, to nastąpiło, więc pytanie, czy rządzący mają zamiar zrobić coś, by te postulaty niepełnosprawnych i ich rodziców spełnić? No a także co dalej z tym projektem obywatelskim, który Koalicja Obywatelska złożyła w Sejmie, kiedy on będzie i czy w ogóle procedowany? Znaczy, mówi pan o kwestii in vitro, tak? Nie, mówię o projekcie dotyczącym podniesienia tej renty opiekuńczej do właśnie poziomu najniższej krajowej. Rozumiem. Znaczy, szanowni państwo, od samego początku ja miałem takie poczucie, że ten protest, który był inspirowany i koordynowany przez panią poseł Platformy Obywatelskiej Iwonę Hartwig, był protestem politycznym. Pani poseł no, zobaczyła, że nie ma tutaj paliwa medialnego, w związku z tym postanowiła wycofać się z tego protestu sejmowego. Natomiast to, że Ministerstwo Rodziny było w dialogu z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, świadczy chociażby ta decyzja, która w ostatnim czasie zapadła i ten kompromis, który udało się wypracować wspólnie z panią minister Maląg, z panem ministrem Wdówikiem. Konkretne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. Mam tutaj na myśli świadczenie wspierające. To konkretne rozwiązanie finansowe, które będzie realizowane już od stycznia przyszłego roku. Ustawa o asystencji, która jest projektem prezydenckim i również tutaj te prace, z tego co wiemy, mają w najbliższym czasie przyspieszyć. Zarówno rząd, jak i również pan prezydent są bardzo mocno w tę sprawę zaangażowani, jak i również rozwiązania, które mają służyć temu, aby umożliwić opiekunom osób niepełnosprawnych możliwość dodatkowego zarobkowania. To udało się wypracować w spokojnej, merytorycznej dyskusji. Niestety te rozmowy z panią Hartwig w ten sposób nie przebiegały, bo przecież przypomnijmy sobie chociażby wypowiedź pana ministra Wdówika, który mówił, że zaprosił przecież panią Hartwig wraz z osobami towarzyszącymi do ministerstwa i nie było tam żadnych konkretnych merytorycznych argumentów, tylko jeden wielki krzyk pani Hartwig. Szkoda, dlatego że uważam, że ten taki krzykliwy ton zagłusza głos osób rzeczywiście potrzebujących i upolitycznia ten proces. Proces dialogu z osobami niepełnosprawnymi. Te rozwiązania, które zostały przyjęte i zaakceptowane przez szerokie środowisko osób niepełnosprawnych, zostały zaakceptowane i będą procedowane przez rząd. W najbliższym czasie będą już konkretne ustawy wypracowane. Tutaj to świadczenie wspierające jest jakby kluczowe i ma być takim uzupełnieniem renty socjalnej. No i wierzymy, że będą to rozwiązania, które będą wychodziły naprzeciw osobom niepełnosprawnym. A na pewno jest tak, że w jakiś sposób wychodzą, ponieważ zakresem tego świadczenia wspierającego będzie objęta dużo szersza grupa osób z niepełnosprawnościami niż ta, o którą rzekomo walczyła pani Hartwig. Prawie 500 000 ludzi będzie mogło skorzystać, 500 000 osób będzie mogło skorzystać z tego świadczenia wspierającego, a te rozwiązania, o których postulowała i o których mówiła pani Hartwig, dotyczyły niecałej rzeszy 300 tysięcy osób. Także generalnie założenie jest takie, aby co do zasady te osoby, które mają przyznaną rentę socjalną, mogły skorzystać również ze świadczenia wspierającego. A co z tym projektem Platformy Obywatelskiej? Czy Sejm zajmie się nim, czy może trafi do zamrażarki sejmowej? Panie redaktorze, no wszystkie projekty obywatelskie mają swój tryb rozpatrywania i w takim trybie jak inne projekty obywatelskie będzie rozpatrywane. I ta druga kwestia to najpierw deklaracja, a potem publikacja przez ministra Ociepę umowy koalicyjnej z Prawem i Sprawiedliwością. Czy zatem, i to pytanie też do panów posłów, czy nie powinno być tak, że wszystkie umowy koalicjantów powinny być jawne, powinny być znane opinii publicznej? No bo na przykład
Donald Tusk, parafrazując, zarzuca Zjednoczonej Prawicy, że w tych umowach państwo zapisujecie okradanie Polaków. Więc pytanie, czy nie powinny te umowy być jawne? Nikt tak nie okradał Polaków jak właśnie Donald Tusk, wtedy kiedy kazał Polkom i Polakom pracować za 3-4 zł na godzinę. Minimalna pensja wiadomo ile wynosiła, niecałe 1200-1300 zł wtedy, kiedy był premierem, albo każdego dnia do Polski wjeżdżało 700 cystern z lewym paliwem i korzystały na tym mafie VAT-owskie. Także akurat Donald Tusk jest ostatnią osobą, która w tej sprawie powinna się wypowiadać. Ale czy te umowy państwa zdaniem powinny być Szanowni Państwo, no, umowy koalicyjne są pewną praktyką, która obowiązuje w wielu krajach zachodniej Europy, w krajach demokratycznych. To jest umowa techniczna, która jest związana z pewną współpracą w ramach koalicji. Te umowy mają charakter tajny i tyle w tej sprawie mogę powiedzieć. Dziękujemy bardzo. To było na koniec pytanie, w takim razie też trochę w odniesieniu do tego czy jeszcze babciowego. Pytanie pomocnicze, tak? Czy odnośnie babciowego w takim razie na koniec jeszcze. Ale już wszystko powiedzieliśmy, panie redaktorze, w tej sprawie. Czy państwo na przykład zamierzacie zwaloryzować 500+, żeby to było 800 zł, a nie 500, no bo słyszymy o tym, że faktycznie ta wartość no jest już teraz dużo niższa tego świadczenia niż była wtedy, gdy program wchodził w życie. Panie redaktorze, w tej sprawie nie toczą się żadne rozmowy, ani żadne prace. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.